Cywilizacja to wrażliwy twór, splot okoliczności. W każdej chwili najmniejszy trzepot skrzydeł motyla może go zakłócić. Haran, całe miasto wymazane z mapy. Ci, których tam pozostawiono, nie mieli szans. Najbardziej błyskotliwi ludzie świata wspólnie wynaleźli szczepionkę na wirusa z Haran. Ludzkość nareszcie wygrała z zarazą. Jednak ludzie zawsze chcą więcej. Mimo obietnicy zamknięcia swoich laboratoriów, GRE nadal w tajemnicy badało THV z myślą o zastosowaniu militarnym. Nie minęło wiele czasu, nim wariant THV znów wydostał się z laboratorium. Upadek wydarzył się szybciej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Garstka, która przetrwała, żyje teraz w małych enklawach. Jedynym środkiem komunikacji pomiędzy odległymi ludzkimi osadami są samotnicy wystarczająco odważni lub zdesperowani, by podróżować przez dzikie pustkowia. Nazywamy ich pielgrzymami. Gdzieś na mapie jest miasto, które nadal nie upadło. Miasto odizolowane od reszty świata. Miasto ze szczególnymi zasadami. Teraz jest ostatnim bastionem ludzkości. Szansą dla nas na wyciągnięcie nauki z historii i podjęcie właściwych decyzji. Każdy wybór, jakiego tu dokonasz, wpłynie na przyszłość. Nieodwracalnie. No i dzień dobry, cześć, witajcie, jestem Czekuję też w kolejnym odcinku z gry Dying Light 2 z tej chwili na naszym kanale. Kontynuujemy historię zbawę przygody, w sumie rozpoczynamy na nowo. Z góry mówię, mogę tutaj czasami coś spoilerować, bo czasami może mi się coś wymknąć, a to jest drugie podejście na nowej grze plus. Więc co, dzisiaj ruszymy z wątkiem SP, właśnie też tak do wstępu pokazałem. Tamte nagranie zmenuje, już puszczę czas, jedynie trochę grę przyciszymy, bo mnie słabo słychać. A mikrofonu niestety średnio podgłośnie. Nie słyszałem tego aż 3 godziny. Aż tak mi się bardzo chce grać. Jak widzicie, tu mamy naszego Aidena poprzedniego. Nagrywam to. O. Dobra. To co? Rozpoczynamy z powrotem historię. Po 115 godzinach klikamy nową grę plus. Mimo, że już miałem żadnych miejsc z wiedzy Villador. Boję się, że mogę stracić zapis, ale nawet jak go stracę, to mam kopię na pendrive wszystkich zapisów, więc jakby co bym mógł, no nie wiem, wrzucić. Ale dobra, rozpoczynamy. Nowa gra plus. Rozpoczynasz nową grę plus. Istniejącą postacią. Twoje postępy fabularne i narzędzia z tego biegacza zostaną zresetowane, ale ekwipunek, umiejętności i statystyki postaci zostaną przeniesione z tego zapisu. Możliwe będą dalsze rozwinięcia postaci, w tym celu zdobywasz PD, znajdujesz nowe inhibitory. Gdy zapis zostanie skonwertowany, rozpoczniesz grę po zadaniu wskaźniki zarazy. Czy na pewno chcesz kontynuować? Będzie nadpisany, czyli będzie, nie stracę go, no ale trudno. Tak. Żegnaj, mój zapis jest wiedza i Villador po 115 godzinach gry, 25 minutach i 27 sekundach. W ogóle zobaczymy chyba nowe menu wczytywania, bo tamte już było stare. Jakby z końca gry, a to powinno być jakieś nowe, takie z początków. Old Villador chyba powinno być pokazane, bo coś takiego. O. Mamy, Old Villador. Query End chyba, to strefa.
Tam tutaj widać ten największy wiatrak, bazar i główną siedzibę. Po prawo mamy SP. Właśnie tu będzie wątek SP. Wątek renegatów nie będziemy przechodzić, bo tak mi się trochę nie chce. Trzeci raz. Tylko dwa to już tak będzie wystarczająco. Będziemy mieli ich zaczynają od 9 poziomu gry, więc zobaczymy jak to nam pójdzie na starcie, gdy od startu będzie maksymalny poziom, ale mamy niektóre swoje pierdoły. Wiecie, że broń będę miał, chociaż nie wiem, zobaczymy co z tego wyjdzie. Posprawdzamy na początku i ruszymy dalej z fabułą. Biorę pada w łapę. Odblokowano zawartość nowej gry plus. Podczas przechodzenia gry w trybie nowa gra plus dostępne są nowe skrzyny. O, skrzyny GRX. Podoba mi wiele dróg, by znaleźć wszystkie inhibitory w ulepszonej i ulepszyć swoje statystyki, ale uważaj na niebezpieczeństwa po drodze. Doświadczy nowych ustawień. Wyjściowo silniejszym przeciwnikom. A nawet miałem szansę zdobyć legendarne bronie. Nie chcę. O! Wyzwania parkowe dostępne są. Nowa ranga, platynowa. Spróbuj pobić rekordy czasowe innych graczy społeczności Tenkrai 2 z tej Himen i przekonaj się, czy biegasz równie dobrze jak mistrzowie parkura. Dobra, jest to po zdobyciu pierwszego inhibitora. Pierwszego tego. Jest to misja po zdobyciu. Jak to się zwało? Brakuje mi słów. Jest to. Nie, nie, nie! Dobra, zapauzujmy. Jest to misja po zdobyciu swojego pierwszego. Nie inhibitoru, słowa mi brakuje. No jak to się zwało? Swojego pierwszego. Kurde! Biomarkera, no! Dobra, medykamenty. Mam swoje graty. Szczerze jest. No to dobra, no to w takim razie jest nawet dobrze. To nie mogę na co narzekać. Dobra, leki poróbmy. Zróbmy sobie z 5 leków. Dobra, musimy ruszyć. Widzę, że mam mało z HP. Tylko. Wichajsty trzeba sobie ustawić na nowo. A nie mam narzędzi! Ło, to mamy słabiutko, przesrana sytuacja. Dobra, to przynajmniej możemy sobie porozstawiać jakieś inne pierdoły. Pierdzielniki. Teraz mi się właśnie przypomniało, że nie mamy narzędzi. Ale dobra, mamy buty, tu ja Marian, tu mamy podwójny skok. Nie mamy nic. Dobra, chodźmy w takim razie na bazar. No, świątecznie zarażeni. No tak, robię sobie z ciebie jaja. Dobra, czy mamy? Nie mamy kliczki. Chyba przeżyjemy chwilowo bez tego. Dawaliśmy sobie radę, długo to damy sobie radę dalej, chociaż widzę, że słabo z HP stoimy. No i renegacki ścierwa będą nam przeszkadzały. W ogóle widzę, że Trinity jest od startu na 9 poziomie. O! Ale nie mogę uciec łatwo. Źle się z tym czuję. A, okej, zapomniałem. Dobra, daj. Kurde, źle się czuję, bo nie mam kotwiczki. Jest źle ze startu, chociaż jeszcze jedną rzecz mamy do sprawdzenia za sekundę, ale to za sekundę. Nie chcę puścić! Tak za sekundę, chcę to sprawdzić. Mam moje maksymum umiejętności, mam moje nagrania, grafity, nie mam pamiątek. Zdrowie będzie trzeba zdobyć. Wiem, że teraz będą jeszcze dodatkowe 30 inhibitorów. To jest wystarczające na 10 poziomów, żeby zbić maksa. Ok, jest. No bym powiedział zdatnie, da się przeżyć. Trzeba zacząć to wszystko robić od nowa. Teraz mnie to tak boli, bo nie mam
podstawowych gratów, ale tu jest taki... Cześć, uratowałeś. Nie wiem, jak ci dziękować. Proszę, weź to. No daj mnie, co mi dasz? Smagacz elektryczny na maksa, prawie poziomie. Mów mi tak dalej. Ej. Kurde, troszeczkę tak... Wykryto pojemnik z inhibitorami. Dobra, zaraz tam pójdziemy. Tak trochę śmiesznie. Nie, jeśli ktoś zdołał dorwać Lukasa. Bardziej już chyba nie mogłeś tego wpierdolić. Komendantem SP. Jak się nie stało? Myślę, jak to teraz odkręcić. Wierzysz w to? Nie, ale gdyby tak, to miał przepotężnego pecha. I my też mamy, bo głównie nas podejrzewają. Dobra. Zmieńmy na razie plan. Każdemu powtarzam, że musimy szykować się na zimę. Chodźmy na bok. Dobra, rozpoczynamy fabułę. Puściłem czas. Rozpoczynamy fabułę. Teraz to powinieneś się do mnie przewalić, ludzie. Cześć, witam na bazarku. Było tak klimatycznie, bo jesteśmy w kościele. Mamy hej, uważaj, gdzie leziesz! Co za dzień? Za cholerę, nie dam rady! Jedną rzecz musimy zmienić, bo z tego co widzę grafika... Gamę właśnie. Ledwo widoczny. No, teraz jest... Dobra, lekko za jasno. 22. No już tak dobrze. 5 lat nauki jak krew w piach. Co byś powiedział na łatwiznę? Tym razem muszę to zrobić jak należy. Wystarczy. Alberto musi zobaczyć, że ogarnia. Jak się nazywa? Ej, młody, jesteś tym pielgrzymem? No, tak. Nie widziałem, że to wcześniej. Nic. Daj mi spokój. Dobra. To... Co to za robota? Ja tu tylko sprzątam, Pasko. Coś się stało? Hej, ty jesteś ten pielgrzym, którego chcieli wieszać? O stary, miałeś niezłego farta. Też by mi się przydał. Jestem uczniem Alberto, ale pewnie już niedługo. Już trzeci raz podchodzę do tego testu. Jeśli znowu mi się nie uda, rzemieślnik Alberto mnie wyrzuci. Kim jest rzemieślnik? No tak, jesteś nie tutejszy. Racja? Rzemieślnicy tworzą nowe technologie, wprowadzają innowacje, najróżniejsze gadżety pomagające w walce. Szefem szefów jest tutaj Alberto. Tak jak mówiłem, uczę się u niego. Ludzie śmieją się z niego, że nie ogarnia, zapomina języka w gębie, ale to jebany geniusz. Co to za test? Nasze kozy. Trzymamy je w klatkach, bo wyżerają plony. Ale przez to są smutne i dają mniej mleka. Wymyśliłem więc ogrodzenie, zasilane bardzo niewielkim napięciem. Dzięki niemu kozy nie będą się panoszyć, a jednocześnie będą dawały mleko. Nazwałem mój wynalazek elektrycznym pastuchem. Więc co stanowi problem w tym wynalazku? Potrzebuję kilku części elektrycznych. Wyciągnę z nich oporniki i inne przydatne rzeczy. Brakuje mi kilku części. Trudno je znaleźć. Obawiam się, że nie zdążę na czas. Może byś mi pomógł? Jeśli je dla mnie znajdziesz, dam ci któryś z moich wypasionych wynalazków. Tak, iskra. Oby nic związanego z kozami. Nie no, coś ciekawszego. Zobaczysz. Iskra. O ile wiem, można je znaleźć w dwóch miejscach. Jedno to sklep z narzędziami na Fitzwilliam Place, niedaleko wieży ciśnień. Alberto mówi, że na bank tam będą. Ale to ciemna strefa.
pełna przemienionych. Musisz pójść tam nocą. A druga opcja? Miejsca opuszczone przez wojskowe patrole. Jedno jest na południe od Horseshoe, blisko starej podstacji. Chyba dopisało ci szczęście. Akurat mam takie części. Poważnie? Świetnie. Opatrzność musiała mi cię zesłać. No, zobaczmy. Masz. Dalej. Nie wiem, jak ci dziękować. I jeszcze jedno. Pomożesz mi odpalić całe show? Moja instalacja jest zaraz za głównym wejściem. Włącz ją, a ja pójdę po Alberto. Niech no tylko zobaczy. Spotkajmy się przy zagrodzie dla kóz, obok muru. Jak oni mogą zamykać przejście do centrum? Jesteśmy wolnymi ludźmi! Aiden, jak tam, chłopaku? Poużywałeś życia w mieście? Jesteś tym... Byłem tu i ówdzie. Dokładnie. Wiesz, najlepsze balety są zawsze w centrum. I to właśnie nasz kierunek. Miejsce. Bez tego człowiek się nie obejdzie, co? Jak ja cię uwielbiam, Albert. Alberto, mój kochaniutki. Dawno mnie się z tobą nie gadało. Już ma czasu. Bez tego, jak ja uwielbiam jakąś tak zionkę, szczerze mówiąc. Czekam na kolejne spotkanie. Może też jakąś porządną broń znajdę niedługo. Mam plan, jak przejść. Powiem ci wszystko na miejscu. Spotkajmy się na dachu, przy głównej stacji metra. Jak na razie nie, chwilę się pobawimy. Ale będziemy to robić naprawdę szybko. Bo chcę zrobić takie szybsze przejście. Wyrobić się gdzieś około 30 godzin. Czyli tak o 80 szybciej. 85 szybciej. Tak się będę starał. Ale stąd kilka pierdół mi się przyda. Tą bronią pokonaliśmy Waltza przy pierwszym przejściu. Ach, wspomnienia. Legendarna buława dwuremu, trzyna. Czemu nie jedno? Weźmy sobie na przykład coś takiego. Skierka albo psikus. Dobra, możemy sobie w końcu ekwipunek lekko ogarnąć. Wraca nasza stara, dobra patelnia. No tak, ja na razie nie zamierzam używać, ale jest dobrze, bym powiedział na ten moment. Mamy patelnię, jestem szczęśliwy. A cukierek albo psikus damy sobie w tym punkcie, bo bym też czasem tego przez tę niedorzeczną blokadę centrum od miesięcy nie widziałem swoich dzieci. No bo dajmy te strzały. O, moja broń nie ma... Zdawało mi się, że nie ma ulepszeń, nie wiem czemu. Talizman sobie zmienimy, bo nie chcę, żeby się broń odprawiała w nieskończoność, bym też ją zmienił przez całe podejście, przynajmniej raz. Więc idziemy dokończyć misję Przebłysk Geniuszu, potem zrobimy tu jeszcze jedną i ruszymy do Hakona. W tym filmie myślę, że zrobimy to poboczne i już w kolejnym ruszymy fabularnie do Hakona. Biegacze istnieją. Wydaje dla mnie to zawsze były zbyt... Mają jakąś chorobę wymion. Ale fajna broń. Nawet podejść do siebie nie dają. Ach, to kiepsko. A jak twoja ręka? Wszystko gra? Nie. Usmażyła się. Koza się spajczyła. Ale ze mnie idiota. Co się stało? Musiałem przesadzić z napięciem. Widzisz? Jest do niczego. Przepraszam. Nie wiem, jak mogłem się tak pomylić. Mówiłem, że to strata czasu. Skąd? Wręcz przeciwnie. To bardzo, bardzo...
ma duży ogromny... Chcesz powiedzieć, że ma potencjał? Potencjał, tak. To może być całkiem skuteczna broń. Broń? To jest gotowy wynalazek. Gdyby połączyć go z bronią, może zwiększyć szanse w walce z przemienionymi. A dzielna koza oddała życie na ołtarzu nauki. Będzie kolacja dla wszystkich, a ty dostajesz... biorę cię na... przyjmuję na... No. Rzemieślnika? Naprawdę? Kurczę, dziękuję. Bardzo dziękuję. Pomówimy później. Chodź, Vincenzo. Nie wiem, jak ci dziękować. Masz, weź to. Jeśli będzie za słabo kopać, wpadnij do mojego warsztatu. Jasne, dzięki, tylko uważaj na siebie, dobra? Jasne, przyjacielu. Boże, ja się tak odzwyczaiłem od biegania w tej grze, ja wszędzie latałem. Wykryto pojemnik z inhibitorami. Tak, wiem, widzę. Ogólnie myślę, że porobimy trochę fabułę, a potem ruszymy z powrotem pozbierać trochę inhibitorów do maksa. No, trochę... Ja chcę do Central Loop się najpierw dostać. Chodź tu. Nie poznajesz mnie? Czy masz alergię na kasę? Słuchaj, Pielgrzym, możemy zbić fortunę. Musisz mi tylko skołować buraki, rzodkiew, pasternak. Tu jest! Bierz go, Ed, morderca! Co? Julian, Luke się zatruł. Bebin mówi, że wodą, którą mu sprzedałeś. Co? Przecież ja nie handluję wodą. Kłamiesz! Wyraźnie powiedział, że to twoja woda. Teraz biedny już tylko majaczy. Może już majaczył, kiedy mnie oskarżał. Chwilę. Macie jakiś dowód? Pewnie. To była woda z butelki. Luke dostał ją w twojej butelce. Karl cię powiesi, jak mu o tym powiem. Bebin, czekaj! Przysięgam! Ja nawet nie sprzedaję wody! Jeśli kłamiesz, to masz przejebane. Gadaj. Skoro nie sprzedajesz wody, to skąd ktoś wytrzasnął twoją butelkę? Nie ktoś, tylko Luke. Pewnie ją ukradł. To do niego podobne. Ale nawet jeśli to zrobił, moja woda jest czysta jak kryształ. W takim razie może to zemsta? Niby za co? Wszyscy mnie tu lubią. Nigdy nie miałem wrogów. Czekaj. Kurwa. Chyba, że... Marco. Sukinsyn. Jak o tym pomyślę, on jeden miał kosę ze mną. Stara historia. Zresztą nieważne. Słuchaj. Drań mieszka nad starym sklepem w zachodniej części miasta, na Houndfield Lane. Za tę wodę dałem mu kilka kilo swojej najlepszej mąki. Udowodnij, że on za tym stoi, a połowa mąki trafi do ciebie. Zrobisz to dla mnie? Chyba mogę to sprawdzić. Jest jeszcze jedna sprawa, trochę delikatna. Butelka tej wody mogła trafić też do Hansa. Podobno jej nie sprzedajesz. Nie sprzedaję. Zrobiłem wyjątek dla Hansa i... Możesz go ostrzec? On też mieszka przy Houndfield, kilka budynków dalej. Coś mi tu śmierdzi, Julian. Obyś mówił prawdę, inaczej ciężko ci będzie pomóc. Cywilizacja to tylko splot okoliczności. Zawsze to wiedziałam. Dziękuję, Aiden. Tak samo mówili w tym intrze. Czym się zajmujesz? Kurde, nie wiem, jak to się usadzić na wyżej, tak się kręcę. Pamiętam, mój dziadek pracował w kamieniołomach na południe od starego. Kto mógł zabić Lukasa? To jest jego pieniądze, żebyś kupił wodę. A ty co? Idziemy do punktu 2. Zadarłeś niewłaściwy facet! Uważnie tej wiadomości!
Mieszkańcy ostatniego miasta na ziemi. Nowe wieści w sprawie konfliktu z renegatami. Jak oni mogą zamykać przejście do centrum? Jesteśmy wolnymi ludźmi. To jest taki, że mam wytrzymałość maksymalną. Tak mnie kusi, żeby skończyć. Tak w ogóle w tym punkcie, w tej wieży, jakby ktoś chciał. W tej lokacji. Chyba w tej. Nie w tej. Dobra, nie było tematu. Ale w podobnych lokacjach nieraz się znajdowały nagrania do pułków. Cholera! Kurde, ja z przyzwyczajenia skaczę w przepaść i chcę odpalić lotu, nie. To naprawdę, ja się zapomniałem jak się poruszać. Co ty, kurde? Pierdolę. Jestem przy metrze. Wiatr też mógłbym jakiś w ogóle naprawić. Ale to tylko na Trinity najlepiej, żeby od razu tam się... Póki nie będę miał lotni, ja się tu nie poruszam. Najniższy nawet poziom, ale będę musiał ruszyć po... zrzuty. Szkoda, że pierwszy mus nie mogłem zrobić normalnie. Hans? Hans, jesteś? Nie będę się męczył. Otwierać. Hans? O, co do diabła? Stój, nie pij tej wody! Wody? Jakiej wody? Idiota znów zabrał mnie tę butelkę. Zapomniałby łba, gdyby nie był przyrośnięty. Jak to zabrał nie tę butelkę? Jak idzie polować, zawsze bierze ze sobą trochę samogonu. Ale tym razem woda została. Zamiast niej wziął wodę. Gdzie on jest? A co cię to obchodzi? Woda, którą dostał od Juliana, może być zatruta. Poluje. Przy tej takiej wojskowej wieży, kilkaset metrów na zachód stąd. Chyba, że polazł na korty. Idę do wieży, a ty sprawdź korty. Szybko! Czekaj! Weź ze sobą tę jego wódę, na wypadek, gdyby już coś wypił. Pali tak, że wybije wszystko, co mogło tam być. Wypalić trutkę trzeba. Masz rację. Dobra, skończymy, myślę, nawet chyba tą misję w dzisiejszym filmie. Może to mnie tak dobija, ja chcę odpalić środki, nie mogę. No wiatraku są renegackie ścierwa. Odczuł na... śmierć. Wy. Na 98,5% wy, renegaci. No nie ja. Hans? Hans? Ach, stary dureń. Hans? Tuk. Hans! Ty jesteś Hans? Czego chcesz? Napiłeś się tej wody? Niestety. Smakuje jak szczyny. Ta szlak. Ta woda mogła być zatruta. Łyka wziąłem i zaraz wyplułem. Musiałem znów pomylić butelki. Zresztą trudno. Trudno? Nie boisz się, że możesz umrzeć od trucizny? A kogo to obejdzie? Na pewno nie moją żonę. Chyba mnie już nie kocha. To twój bimber. Twoja żona powiedziała, żebyś wypił. Pij, człowieku! Bzdura! Co? Tak powiedziała? Moja Anna?
Jej zdaniem ta wódka jest tak mocna, że wypali truciznę. Ha! Moja żonka! Ha, ha! To chyba jednak mnie kocha, mimo że tak wiecznie narzeka. A mówią, że miłości już nie ma. Masz! Poprawiłeś mi humor. A może i uratowałeś życie. Pomóc ci wrócić do domu? Nie. Dam radę. Zresztą jeszcze popoluję. Wódeczka dała mi kopa. Przecież ty się nie napiłeś, to co pierdzielisz. Trochę skóry zawsze nie zaszkodzi. Nic ciekawego. No, broń się znowu zaczęła psuć. Jest jednocześnie wskazany, bo chciałbym spędzić podczas gry ją przynajmniej teraz. A, pewnie miód mi się przyda. Łuk liczę, że nie będę musiał go używać, bo z wielką chęcią chcę se odblokować kuszę. Słuchajcie, to jest Sara. Cześć, o, to jest pod nami sklep. Byliśmy tu nawet jakiś czas temu. Cześć, Sara. Sara chciałaby się dzisiaj podzielić opowieścią. Sara? Właśnie skojarzyłem to miejsce, już dobrze pamiętam skąd. Świetnie. Kolejny złodziej wody. W samą porę. Jakby mało było tego, że zarażenie likwidują mi interes. Przyszedłem, bo Julian mówi, że sprzedałeś mu zatrutą wodę. Niczego nie zatrułem, okej? Okay? Julian twierdzi inaczej. A, słuchaj dalej, kulesia, który sprzedał mi mąkę wymieszaną z gipsem. Skoro nie jesteś złodziejem, to... Może pomożesz mi z zarażonymi? Rozpanoszyli się na dole. Jeśli nic z tym nie zrobię, to szybko pójdę z torbami. Pomogę ci się ich pozbyć, a ty mi powiesz, jak było. Umowa stoi? Dobra, stoi. Chwilę, czas stanowo na sekundę. Pod tym, a pod tym. Uniknąłem latarki upału, mam znowu przed bramą. Nie pierwszy raz zresztą. Zdawało się, że on mrugnął. Przesuń się. Jesteś bezpieczny. To teraz, jak było z tą wodą? Czekaj. Naprawdę jesteś jednym z tych pieprzniętych pielgrzymów. Pieprzniętych? Już okej. Trzeba albo żyć z rozbojów, albo być nieźle pieprzniętym, żeby szwendać się po świecie pełnym wirali. Oczywiście pozytywnie pieprzniętym. No, dobra, gadaj. Mów co z wodą. Wiemy, ale... Mojej wodzie nic się dolega. Na bazarze zatruł się nią człowiek. Jak umrze, to będzie na ciebie. Ach, szlak by to. Dobra. To był wypadek. Rozumiesz? Wypadek! Tu przez tych jebanych złodziei. Jak to? Złodzieje kradną mi wodę. Miałem już dość. I zastawiłem na nich pułapkę. Więc zatrułeś wodę, żeby pozbyć się bandytów? Nie zupełnie. Czy raczej nieumyślnie.
Jakiś czas temu wlazł tu Viral. Zabiłem go. Jest skurwiel, wpadł prosto do wanny. Tyle wody się zmarnowało. Wpadłem wtedy na pomysł, jak mógłbym dać tym gnojom nauczkę. Napełniłem kilka butelek wodą po zombie i ustawiłem w widocznym miejscu. Ale ta woda nie miała nigdy trafić na bazar. Ja musiałem po pijaku sprzedać kilka z tych butelek Julianowi. Dam ci całą mąkę, jaką mam. I jeszcze coś dorzucę. Tylko nikomu nie mów. Będzie po mnie. Tym razem tego nie zrobimy. Bądź szczery i opowiedz na bazarze, co się stało. To był wypadek. Zwariowałeś? A kto potem kupi ode mnie choćby kroplę wody? Nie dam powiesić Juliana za coś, czego nie zrobił. Pierdolić Juliana! Muszę ratować własną skórę! I ty też nic nikomu nie powiesz! Jednego pielgrzyma mniej! Dobra, to co, wrócimy tylko na bazę i będziemy tak kończyć. Się nie odzywam, teraz coś powiem. No to się nie odzywaj dalej. Ja jedę. Dobra, wrócimy na bazę i zakończymy film. Tak. Niestety przyszła. Wierzcie mi, że jestem zmęczona tą grą, bo słyszę ją codziennie. Jak on ją odpala. Ja nie mam się tu. Normalnie, tak jak zawsze. Właśnie znalazłem ostatnie zaginione graffiti, które się nawet nie wlicza do całości. Nie wiem, jak ja tego nie zauważyłem. Ogród wyobraźni. Co to mnie zdziwiło? Nie, co roku to będzie. Były na Halloween. Na Wielkanoc też coś będzie. Nie no, aż tak nisko nie upadną. Może by ludzie się nie zwymiotowali, jak będą na nie patrzeć? Chyba po prostu taki, że jeszcze jako taka parkura pamiętam, ale bez tej lotni długo sobie nie poradziłem. Musimy szybko na central wyruszyć. Prawda, bez lotni długo sobie nie poradzimy. Grabie naszą wodę i nikt z tym nic nie robi. Jaka szkoda. Nie wiem, że powiem ich z inhibitorami w pomyli, tylko nie musisz mi mówić. Czasem zapuszczam się na ulicę po to, żeby po... Co się dzieje? Mąż Bebin nie żyje. Julian jest oskarżony o morderstwo przez otrucie. Aiden, proszę, powiedz im, że to nie ja. No to nie on. Julian jest niewinny. Jego dostawcy wpadł do wody Viral. Potem po pijaku facet sprzedał Julianowi brudną wodę. Nieumyślnie. To samo powiesz przed radą bazaru? Tak. Gdzie ten dostawca? Musi stanąć przed sądem. Marco nie żyje. Zabiłem go. W takim razie nic tu po mnie. Nie martw się. Wybaczam ci.
Ten kutas Marco dostał na co zasłużył. Dziękuję, Aiden. Połowa mojej mąki jest twoja. Tej zmieszanej z gipsem? Co? Nie. Kto ci tak powiedział? To znaczy... no może raz się zdarzyło... Zatrzymaj gips. Zapłać mi i będziemy kwita. Dobra. Powiem Bebin, co się stało. No, z tego co widzę, że wyborów nie mógłbym powtórzyć, bo go oszukaliśmy przez co Julian zginął, tym razem szerzył. Baj, apteczkę wojskową mi dałeś? Jej. No i fajnie. No bo to co kończymy, to byłoby na tyle, ja byłem Richko, należy na cześć poprawić, musi w kolejnym odcinku, daj mi dwa, zdejdźmy na szybko. Ale fajna broń, Aiden. Jakaś...